Politechnika Opolska zaprosiła uczniów szkół średnich na dni otwarte, w trakcie których mają okazję poznać naszą ofertę dydaktyczną, ale na tle bardzo ciekawych warsztatów, wykładów i różnego rodzaju spotkań, które odbywają się na poszczególnych wydziałach naszej uczelni. Gościem specjalnym Dni Otwartych jest mówca motywacyjny, pan Dariusz Sikorski, który dzisiaj zachęcał młodzież do tego, żeby wierzyć w marzenia, żeby do nich dążyć, ale poprzez ciekawą edukację i poprzez właśnie kształcenie się w murach naszej uczelni. Powinien się skupić na tym, co on chce, czego chce, co lubi robić, to jest klucz, nie? Co ja lubię, tak? I myśleć i iść w tym kierunku, tak? Jeżeli lubisz to, co robisz, to nie pracujesz, nie? To jest twoje hobby, tak? Tylko hobby, które przynosi ci zyski. Zapytać siebie, tak? Co ja chcę, co ja lubię, czym się co mnie interesuje i iść w tym kierunku, tak? Oczywiście nie zamykać się tylko na to, bo tak jak dzisiaj mówiłem na wykładzie, być bardziej otwartym na różne inne rzeczy, ale kierunek trzeba jakiś obrać i to jest najlepszy kierunek, to jest to, co lubię, tak? Idąc do liceum, każdy ma już jakiś plan na siebie, że tak powiem, też wybierając profil konkretny i tak dalej. Myślę, że każdy z nas już szuka mniej więcej, co by chciał robić dalej, ewentualnie jaką uczelnię, więc myślę, że tak, że poszukujemy, że tak powiem. Myślę, że jest to bardzo dobra propozycja pod takim względem właśnie, no fajna jest po prostu, tak? Można tutaj rzeczywiście dużo kierunków, bo też zapoznawałem się z ulotką, tutaj, którą dostałem, także myślę, że propozycja jest bardzo atrakcyjna. Przyjechaliśmy tak naprawdę poznać uczelnię, zobaczyć kierunki, jak to wszystko tutaj wygląda, no bo za niedługi czas czeka nas ten wybór. No ta uczelnia prosperuje się bardzo dobrze. Pan mówił rzeczy oczywiste, ale bardzo dobrze usłyszeć coś takiego i zobaczyć. Bardzo fajnie nam też pan zobrazował tak naprawdę pewne aspekty, które mogą nam pomóc przy wyborze. Pokazują, że musimy iść więcej, patrzeć szerzej, więc bardzo fascynujący wykład. Dzisiaj właśnie miałam okazję spotkać się z uczniami szkół średnich i sama byłam na ich miejscu rok temu, kiedy byłam w klasie maturalnej i musiałam wybrać przyszły kierunek studiów, ale zdecydowałam się finalnie na wybór Politechniki Opolskiej i jestem z tego bardzo zadowolona. Uważam, że kierunek, na którym studiuję, jest bardzo przyszłościowy, mogę się rozwinąć, nauczyłam się też wiele nowych rzeczy. Jeszcze kilka lat temu byłem na tym samym miejscu, co młodzież dzisiaj, czyli decyzja wyboru, gdzie iść, co robić. W końcu, w momencie, w którym sam zacząłem wybierać, znalazłem koło siebie, blisko właśnie Politechnikę Opolską i uznałem, że mnie tutaj będzie najbezpieczniej. I w sumie nie żałuję wyboru jakby na studiach pierwszego stopnia, a tak samo nie żałuję tego, że wybrałem ją na drugi stopień. I kto wie, może się uda właśnie na stopień trzeci, czyli na studia doktorskie też wybrać Politechnikę.